Radzia. Nie ciała dłużnikami jesteśmy, abyśmy według ciała żyć mieli. Jeśli bowiem według ciała żyć będziecie, pomrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwicie, żyć będziecie. Którychkolwiek bowiem ożywia Duch Boży, ci są synami Bożymi. Bo nie otrzymaliście ducha niewoli znów ku bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów i w duchu tym wołamy Abba Ojczem. A sam Duch daje świadectwo duchowi naszemu, żeśmy synami Bożymi, a jeśli synami, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. I Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Łukasza, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim tę przypowieść. Był człowiek pewien bogaty, który miał włodarza, a tego zniesławiono przed nim, jakoby trwonił dobra jego. I przywoławszy go, rzekł mu, cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z włodarstwa twego, już bowiem nie będziesz mógł włodarzyć. I mówił włodarz do siebie, co ja pocznę, gdy Pan mój odejmie mi włodarstwo? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby gdy będę złożony z włodarstwa, przyjęli mnie do domu swoich. Zwoławszy tedy z osobna dłużników Pana swego, powiedział pierwszemu, ile jesteś winien Panu memu? A on rzekł, 100 barył oliwym. I powiedział do nim, weź zapis swój i siądź natychmiast, a napisz 50. Potem rzekł do drugiego, a ty ileś winien? A on odpowiedział, 100 korców pszenicy. I rzekł mu, weź zapis twój, a napisz 80. I pochwalił Pan przewrotnego włodarza, że roztropnie uczynił. Albowiem synowie tego świata roztropniejsi są wśród podobnych sobie niż synowie światłości. A ja wam powiadam, czyńcie sobie przyjaciół z mamony niesprawiedliwości, aby gdy pomrzecie, przyjęto was do wiecznych przybytków. Tyle słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. Czyńcie sobie przyjaciół z mamony niesprawiedliwości, aby gdy pomrzecie, przyjęto was do wiecznych przybytków. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, dzisiejsza Ewangelia jest jedną z najczęściej źle rozumianych, czy jedną z tych fragmentów, jednym z tych fragmentów Ewangelii, który wzbudza najwięcej kontrowersji. Prawie zawsze po tym, jak czytamy ten fragment w trakcie mszy świętej, pojawiają się pytania, ale jak to? Dlaczego Pan Jezus pochwala tego przewrotnego włodarza? Otóż odpowiedź na to pytanie w zasadzie już daje nam sam Pan nasz Jezus Chrystus, który mówi o tym, że synowie ciemności, synowie tego świata są sprawniejsi w tych sprawach tego świata od synów światłości. A więc jest oczywiste, że Pan Jezus nie stawia tego włodarza jako przykład absolutny. Jest jednak jeszcze jeden aspekt, kulturowy aspekt, który najprawdopodobniej zmienia sposób postrzegania tej przypowieści. Otóż bardzo możliwe jest, że ten włodarz nie był człowiekiem, który miał jakąś pensję, nie był człowiekiem, który był opłacany przez swego pana, a miał zbierać daninę od poddanych swojego pana. Miał później oddać swemu panu konkretną, oznaczoną ilość dóbr. A jego zarobek polegał na tym, że mógł zbierać tej daniny trochę więcej i resztę, to co pozostawało, czego nie musiał oddawać swemu panu, zachować dla siebie. Jest to bardzo prawdopodobne, jest to sposób, który co do zasady w czasach Pana Jezusa i w wcześniejszych czasach jak najbardziej był stosowany. I to, co dla nas może się wydawać trochę dziwne, czy co nam by nie przyszło z automatu do głowy, to jak najbardziej pasuje do tego kontekstu historycznego. I wtedy też byłoby zrozumiałe, jeśli faktycznie tak było, dlaczego ten pan, dlaczego ten właściciel tego dobytku pochwalił tego włodarza. Jeśli bowiem faktycznie ten włodarz oszukałby swojego pana, oczywiście trudno sobie wyobrazić, że ten by go chwalił. Jednak jeśli ten włodarz po prostu zrezygnował z tego, co on miał z tej daniny otrzymać, wtedy jak najbardziej Pan tego wszystkiego mógł go pochwalić. Gdy on dzieli
tą daninę na pół, to by również pokazywało, że faktycznie był niesprawiedliwym włodarzem, że faktycznie pobierał tak dużo dla siebie, tak samo dużo, jak było przeznaczone dla jego pana, co bez wątpienia usprawiedliwiałoby również właśnie złożenie go z tego urzędu. Jest to wyjaśnienie, które, tak jak wspomniałem, bardzo dobrze pasuje do całego kontekstu historycznego i które jest bardzo możliwe. Jakby nie było, czy faktycznie dokładnie tak, jak przed chwilą powiedziałem, czy jednak był on w jakiś inny sposób opłacany, bez wątpienia to, co Pan Jezus chce nam przekazać, ten morał, wniosek z tej przypowieści jest taki sam. Czyńcie sobie przyjaciół z mamony niesprawiedliwości, aby gdy pomrzecie, przyjęto was do wiecznych przybytków. I tutaj znowu może pojawić się pytanie, cóż to znaczy ta mamona niesprawiedliwości? Czyż chodzi tu o pieniądze w jakiś sposób niesprawiedliwie zdobyte? Otóż bez wątpienia nie. Pan Jezus w sposób oczywisty zabrania nam zdobywać pieniędzy w jakikolwiek niesprawiedliwy sposób. A więc nie wolno by było również czynić z nich sobie przyjaciół. W sposób wydaje się być oczywisty, że Pan Jezus, gdy mówi o mamonie niesprawiedliwości, po prostu chce tutaj jasno pokazać, co jest wartościowe, a co nie. Chce pokazać, że siłą rzeczy dobra tego świata są rzeczą marną. A to, co prawdziwie jest cenne, to jest miłość. Miłość bliźniego to jest to, co również może zaprowadzić nas do nieba. A więc należy to określenie mamona niesprawiedliwości traktować jako po prostu postawienie rzeczy na swoim miejscu. Niech te rzeczy materialne, niech ta mamona będzie traktowana właśnie z tym przymrużeniem oka jako coś światowego, jako coś mało wartościowego, jako coś, za pomocą czego powinniśmy zaskrobić sobie, powinniśmy zasłużyć na zbawienie, na wejście do Królestwa Niebieskiego. Natomiast gdy Pan Jezus mówi, czyńcie sobie przyjaciół, oczywiście nie można sobie kupić przyjaźni. Oczywiście nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, aby poprzez spełnianie uczynków miłości bliźniego, poprzez wykorzystywanie naszych środków materialnych w uczynkach miłości bliźniego zasłużyć na wejście do Królestwa Niebieskiego. Ci przyjaciele, o których jest tutaj mowa, również nie jest wcale oczywiste, czy chodzi o ludzi, czy bardziej o ten dwór niebieski, bowiem mamy czynić sobie przyjaciół, aby gdy pomrzecie, przyjęto was do wiecznych przybytków. A więc nie jest tutaj, nie wydaje się być najważniejsze to, ilu mamy przyjaciół na ziemi, ale to, aby nas przyjęto do wiecznych przybytków. Tak jak ten włodarz, on zadbał o to, aby przyjęto go tam, gdzie miał trafić, jak będzie zdjęty z włodarstwa. Tak Pan Jezus mówi, że my powinniśmy tak zarządzać naszym majątkiem, tak zarządzać tą mamoną, aby przyjęto nas do Królestwa Niebieskiego. A więc niejako tam mamy zdobywać tych przyjaciół, a ci oczywiście w żaden sposób przekupni nie są. I oczywiście tutaj zależy to nasze wejście do Królestwa Niebieskiego od sprawiedliwego sędziego, który oceni, czy faktycznie dobrze wykorzystaliśmy to, co zostało nam powierzone. Jest jeszcze jedna bardzo cenna informacja w całej tej przypowieści. Otóż jesteśmy tutaj, każdy z nas jest powołany, porównany do włodarza. I również to jest bardzo cenne, bowiem nie jesteśmy ostatecznie w tym pełnym tego słowa znaczeniu właścicielami tego wszystkiego, co posiadamy. Oczywiście, że prawo własności jest prawem naturalnym, jednak to Bóg jest twórcą tego wszystkiego. To On oddał nam ziemię pod naszą opiekę. To od Niego wszystko otrzymujemy i w ten sposób faktycznie powinniśmy się rozważać, powinniśmy patrzeć na nas właśnie jako na włodarzy. Włodarzy tego wszystkiego, co otrzymaliśmy. I tak powinniśmy tym zarządzać, żeby faktycznie wobec tego naszego Pana, przed którym będziemy musieli na koniec zdać sprawę, aby wypaść w Jego oczach pozytywnie. I On sam mówi nam, jak to zrobić. Czyńcie sobie przyjaciół z mamoną niesprawiedliwości, a więc tak ją wykorzystujcie, aby była ona wykorzystana w sposób sprawiedliwy, zgodny z miłością bliźniego, zgodny z prawem Bożym i przede wszystkim właśnie jest tutaj podkreślona ta miłość bliźniego, bowiem jednak
jest mowa o tym czynieniu sobie przyjaciół, o tym poświęcaniu tej mamony dla dobra naszych bliźnich. Spójrzmy jeszcze krótko na lekcję, bowiem ona stawia całą tą Ewangelię w, można powiedzieć, szerszym kontekście. Jeśli bowiem według ciała żyć będziecie, pomrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwicie, żyć będziecie. Którychkolwiek bowiem ożywia Duch Boży, ci są synami Bożymi. W Ewangelii widzieliśmy jeden z konkretnych przykładów, w jaki sposób mamy sprawę ciała umartwiać. Właśnie jednym ze sposobów, jednym z aspektów jest ta niegodziwa mamona. Jest zarządzanie majątkiem. A więc Ewangelia precyzuje nam, pokazuje nam konkretnie, w jaki sposób mamy zrobić to, o czym mówi święty Paweł. Mówi on o tym, żeby z tymi sprawami, żeby duchem umartwiać sprawy ciała, abyśmy naprawdę byli dziećmi Bożymi. I to stawia nam to, co powiedział przed chwilą Pan nasz Jezus Chrystus w tym, można powiedzieć, ostatecznym świetle. Wszystko to po to, abyśmy naprawdę byli dziećmi Bożymi. Abyśmy naprawdę mogli stać się uczestnikami boskiej natury. Abyśmy naprawdę żyli zgodnie z tym naszym wielkim powołaniem. I tak, nie zapominając o tych konkretnych sprawach, o tych konkretnych wskazówkach, które daje nam Pan Jezus, pamiętajmy przede wszystkim, że celem naszym jest naprawdę zostać wszczepionymi w Chrystusa. Jest stać się dziećmi Bożymi, nie tylko stworzeniami, ale dziećmi, uczestnikami boskiej natury. Że zostaliśmy powołani do takiego wielkiego celu. I dzisiaj, gdy przystąpimy do Komunii Świętej, gdy zbliżymy się do ołtarza, gdy będziemy mieli okazję przyjąć błogosławieństwo prymicyjne nowo wyświęconego kapłana, to prośmy o to, abyśmy potrafili z jednej strony wykorzystać te wszystkie dobra, które zostały nam dane, tak abyśmy zostali przyjęci do Królestwa Niebieskiego, ale też abyśmy potrafili całe to nasze życie widzieć właśnie w tym świetle, w jakim stawia je święty Paweł. Abyśmy potrafili te rzeczy ciała umartwiać poprzez ducha. Abyśmy potrafili wszystko ukierować na to, abyśmy zdążali do tego naszego celu ostatecznego, abyśmy stawali się coraz bardziej uczestnikami boskiej natury. Abyśmy mieli coraz większy udział w tym boskim życiu, tak żebyśmy mogli, tak jak Pan Jezus to w tym dzisiejszym naszym fragmencie Ewangelii mówi, abyśmy zostali wpuszczeni do Królestwa Niebieskiego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.